Sezon koszykarski, czas zacząć. Witamy serdecznie z hali popularnego spożywczaka przy Grunwaldzkiej w Toruniu. Sezon męskiej koszykówki otwiera, można już powiedzieć, tradycyjnie memoriał Wojtka Michniewicza, byłego koszykarza toruńskiego AZS-u. No i ten mecz jest meczem inaugurującym dla w zasadzie turnieju, bo wielkie święto koszykówki, fanów basketu tutaj czekała naprawdę nie lada gratka, którą w tej chwili możemy oglądać. W zapowiedziach już wiadomo było, że przyjadą trzy ekstraklasowe ekipy. Ponownie organizatorem Roman Kłosowski, prezes MKS Zryw Toruń, który na ten 10. jubileuszowy memoriał Wojtka Michniewicza dotrzymał słowa. No i mamy naprawdę doborową stawkę, a spotkanie to oglądamy z Treflem Sopot. Toruński Siden z mocniejszymi ambicjami, większymi ambicjami niż w poprzednim sezonie. 35-30, jesteśmy na początku drugiej części spotkania. Trzecia kwarta, pierwsze dwie 19-13 dla toruńskiego Sidenu. Druga przegrana 13-17 i ostatecznie po 20 minutach 32-30. Bartosz Królikowski, no ale Trefl prowadzi jednym punktem, 49-48. Teraz z dużej opresji Adam Lisewski już z końcowej linii. Mamy dwójkę mocnych, wysokich. Pod koszem toruńskim Lisewski, Kowalewski, Łukasz Żydko i to był rzut za dwa punkty jednak. 50-49, niespełna 8 minut do zakończenia tego meczu i wszystko może się jeszcze zdarzyć. Na pewno dużo bardziej wyrównany mecz w tym sezonie. Eugeniusz Kijewski cały czas pilnujący tutaj, aby ta w miarę dobrze pracująca maszyna w czwartej kwarcie się za bardzo nie poluzowała. No i wielki atut Łukasza Kowalewskiego, który jako silny skrzydłowy, widzieliśmy go w poprzednich sezonach również w zespołach, który grał na pozycji centra. Tutaj myślę, że z Adamem Lisewskim będą bardzo mocnym duetem podkoszowym, a ten atut oczywiście, jak przed chwileczką było widać, celne rzuty. Siden nie ustępuje wicemistrzom Polski w swoim pierwszym spotkaniu 10. memoriału Wojtka Michniewicza w hali popularnego spożywczaka przy Grunwaldzkiej w Toruniu. Niespełna 4 minuty do końca. Jeden punkt straty, Jarecki może teraz, no i właśnie ten celownik jeszcze nie nastawiony. 63-61 dla Sidenu. Łukasz Żydko, 10 sekund do końca akcji. Żydko za 3 i trafia! No Łukasz teraz zrobił najlepszą rzecz, jaka może spotkać toruński zespół. Mogła spotkać i spotkała, rzut celny za 3 punkty. Ostatnia minuta tego spotkania, 66-61. Odpowiedź Trefla Sopot, nie tym razem. Bardzo bliski zwycięstwa toruński zespół przeciwko wicemistrzom Polski z Sopotu. Łukasz Żydko już spokojnie, pewnie. No ale jeśli to będzie zwycięstwo właśnie toruńskiego pierwszoligowca, to trzeba przyznać, że zasłużenie. No praktycznie od początku z krótką przerwą w trzeciej kwarcie Siden prowadził z Treflem Sopot, prezentując się jako zespół całkiem nieźle już ze sobą współpracujący. No i jeśli trener Eugeniusz Kijewski, trzeba w to wierzyć, z takim autorytetem utrzyma na wodzy niektóre temperamenty, niektóre przyzwyczajenia może do gry zbyt indywidualnej albo nonszalanckiej, to myślę, że Siden w tym sezonie będzie
bardzo wysoko w pierwszej lidze, a kto wie, nie zapeszajmy. Na razie to jest początek sezonu, na razie to wygląda obiecująco, ale na pewno trzeba dużo pracować, no i liczyć na to, że nie będzie takich historii jak w grudniu ubiegłego roku, niestety kontuzje podstawowych graczy, no i marzenia o dobrym miejscu prysły. Piotr Śmigielski, mimo tego, że może nie jest najwyższy na parkiecie, fantastyczny blok teraz, ostatnie sekundy, Siden nagradzany brawami, ostatnia sekunda, Łukasz Żydko, już na wiwat, zwycięstwo pierwszoligowca nad wicemistrzami Polski, 66-61, było 47-46 po trzeciej kwarcie, a więc 14 punktów zdobyli koszykarze Trefla w ostatniej kwarcie przy 20 zdobytych przez toruński Siden.